Witam serdecznie. Dzisiaj jest pierwszy dzień maja 2024. Ruda Śląska, Rzegów. Chciałem pokazać UBG, tak? Przykład nowego, przykład ten, no. Mówię to same. Tutaj Rzymian 16:16. Pozdrawiam Was, Kościoły Chrystusa. A tu mamy zbory. W Biblii Warszawskiej są zbory chrystusowe. Także zmieniają. Czyli Kościół to 1 Koryntian 3 rozdział 16:17, że my jesteśmy świątynią, czyli kościołem, czyli zborem. My jesteśmy, tak? Dzieje apostolskie 16:31. Uwierz w Jezusa, Króla Izraela, zbawisz cały swój dom, czyli rodzinę. Hebrajczyków 3:6, że to my jesteśmy tym domem. To jest, chodzi o ludzi. Nie chodzi Jezusowi o owce, tylko o ludzi. Owce, co zgnęły z domu Izraela. No ale ludzie właśnie świątynię swoją niszczą, bo przekłamują się. Nie ma zborów chrystusowych, kościołów chrystusowych nie ma. Jak są, to mają z Panem. Z Panem są. No i 1 Koryntian, 15 rozdział, chciałem poruszyć. Zobaczcie, tu jest o tym, jak apostoł Paweł o zmartwychwstaniu pisał, bo on uwierzył, że Jezus zmartwychwstał. Wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w mieniu oka na odgłos trąby, na ostatnią trąbę. Czy ostatnia trąba to jest objawienie 11:15, to jest ta trąba, objawienie, pierwszy rozdział 16:20 werset. Tam jest ostatnia trąba siódmego anioła, Henryk Szymczak, tak? Ja z nim rozmawiałem w cztery oczy, dlatego wiem, o co chodzi, bo on mi przekazał błogosławieństwo. No i to się już dzieje, także ostatnia trąba, zabrzmi bowiem trąba i umarli zostaną wskrzeszeni. Czyli Jana, 5 rozdział 21-25, jak słyszycie głos Syna Bożego, bo ja jestem Synem Bożym, Rzymian 8:19, bo Jezus już mnie wskrzesił, tak, mnie wskrzesił, ja wam przekazuję prawdę za darmo, nie chcę waszych judaszowych strebników. Czyli umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Czyli my, apostoł Paweł pisze o sobie, że oni będą przemienieni, bo oni pomarli z tamtych ciałach i dzieje apostolskie 24:15 będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Czyli apostoł Paweł się zalicza do sprawiedliwych i oni będą mieć przemienione ciała, a my teraz musimy dbać o nasze świątynia. Świątynie to nasze ciało, tak? Kościół, nasze ciało. Tak? Rzymian 6 rozdział 10-12. Umieramy dla świadków Jehowy, dla adwentystów, dla kościoła katolickiego, dla kłamstwa, dla tego świata. Czyli ten świat tutaj, patrzcie, 33. Nie łudźcie się, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ocknijcie się ku sprawiedliwości, szukajcie sprawiedliwości, bo w Sodomie Gomorze dzisiaj są do Magomora, bo trzy osoby tylko. I nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. No ja wiem, kto jest moim Bogiem. Wiem, że Chrystus, tylko w Nim jest pełnia poznania Boga. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Tak, tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli, czyli umarli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Efezjan 5:14. Obudź się, który śpisz, powstań z martwych. Tak, świadkowie Jehowy są najbardziej martwi dla Chrystusa, bo wszyscy głoszą Chrystusa. Filipian 1 rozdział 15-18 i z dobrych pobudek i z nieszczerze i szczerze i teraz się wyjdzie na jaw, kto naprawdę głosi szczerze Chrystusa, tego co apostoł Paweł głosił. Tak, jak bowiem w Adamie, Rzymian 5:12, w Adamie wszyscy umieramy, tak w Chrystusie. Tak, nie w Jehowie. W Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Wskrzeszamy świadków Jehowy. Mateusz 10:8, objawienie 20 rozdział 6 werset, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy, tak? Bo Chrystus jest pierwszy we wszystkim. Pierwszy plon, no to ziarko musiało umrzeć, żeby dać plon. Potem ci, którzy należą do Chrystusa. Ja należę do Chrystusa, Efezjan 4:20-21. W czasie Jego przyjścia. On przyszedł. Potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo
On jest tym Bogiem i Ojcem, także nikomu nie będzie przekazywał królestwo, bo on dostał na wieki królestwo, a Jehowie będzie zabrane królestwo i wszystkim faryzejskim religiom, adwentystom, baptystom, zielonoświątkowym, wolnym chrześcijanom, wszystkim wam będzie zabrane królestwo, bo wy nie chcecie królować, wy panujecie. Także ogarnijcie się, jest 12 bram do nieba, nowe miasto Jeruzalem wstąpiło na ziemię, tak, na ziemi tu jest. Bo przyjdź królestwo Twoje, a Wy macie przyjść państwo Twoje, nie. Wy macie państwo, a ja mam królestwo. Król króluje, Pan panuje. Królować znaczy służyć. Przykazania w sercu i służymy. Kto chce iść 1000 kroków, to 2000. No i trzeba tak dalej. No to po prostu dajemy człowiekowi rybę czy wędkę. No w Sodoma Gomora jest w Europie, także dzisiaj tutaj ciężko z głodu umrzeć. Tu umierają ludzie właśnie z przejedzenia i z tych chemii, którą walą konserwantów do jedzenia. Tak i po prostu ludzie uśmiercają się, bo nie spalają, nie odżywiają się dobrze, nie uprawiają sportów, nie ćwiczą. Jeżdżą windami, samochodami i trują sami siebie, tak? Ogarnijcie się już. Czas się opamiętać. Ojcze nasz, któryś jest z niebie. Baranek słyszy, widzi, przychodzi przez uczniów swoich, Mateusz 23, 8-12, jest jeden nauczyciel, koniec panowania, 2 Koryntian, 1 rozdział 24, tutaj jest przetecznica rzymski kościół, co ma kelich, teraz dwójnasób będzie miała dolane do kielicha, no i córy adwentyści, Świadka Jehowy, tak, córy, jesteście w Watykanu, wyszliście z Watykanu, ale 2 Koryntian, 6 rozdział 1-18, nie chcecie być wybrani jak apostoł Paweł, Dzieje Apostolskie 9:5-25. To co nie odbierajcie życia, Objawienie 9:6. Tak. I Objawienie 19, rozdział 11-24. Wielki ucisk zakłamania. Jest już.